Dzień dobry, jest kolejny dzień w Omanie. 7 rano i jest 22 stopnie. Przyszłam sobie na do ogrodu na zewnątrz, żeby usiąść i zjeść arbuza. Plan na dzisiaj ogólnie jest taki, że wczoraj w drodze z lotniska do miasta poznaliśmy jakieś Polki, z które też jadą do Petry, więc jej mówiliśmy, że pojedziemy taksówką i za 70 dolarów jordańskich, jeszcze muszę sprawdzić na internecie, czy to jest dobra cena, ale jedziemy we czwórkę, więc wyszło super. O 7.30 ma być taksówka, cały dzień jest zwiedzania Petry, potem nocujemy w Petrze i kolejnego dnia będziemy jechać do Wadi Rum, tam jest pustynia, a następnego dnia wracamy do Amanu z powrotem i wylatujemy na Cypr, bo ogólnie przyjechaliśmy na 4 dni do Amanu, a potem 4 dni na Cyprze spędzimy, więc taki jest plan. Amigo! Good morning. Będziemy odebrać te dwie inne Polki. Dojechaliśmy do kolejnej lokalizacji i zatrzymujemy się w hostelu, ale takim kapsułowym. Hello. Dlatego, bo jest tu super widok. W sensie łóżko ma przeszklone, po prostu jest tak jakby nie ma ścian, tylko jest przeszklone na Petrę. Dlatego tutaj wybrałam. Postój na tle. Wadi Musa. Wadi Musa, is it? Yes. To nasza lokalizacja tymczasowa, bo zmierzamy w kierunku Petry. Jest godzina 12. 12. Podobno, żeby wszystko zobaczyć, 7 godzin zajmuje, a Petra się zamyka o 18. To jest mapka. Są różne szlaki. Najbardziej znane to coś, co jest na samym końcu. My jesteśmy tu. So we are not going to see everything for sure. 6 kilometers. I mean, like, we are going to be slow. Yeah, we're gonna be real slow on the way back. The sun's gonna destroy us. I mean, jesteśmy w środku. Tak. Petra to jest takie duże miejsce i to można w 3 dni nawet zwiedzać, żeby wszystko zobaczyć. Ale my mamy kilka godzin. Mamy mapę. Trzeba, jak coś, to trzeba mieć dowód albo paszport przy wejściu. Jeżeli się ma Jordan Pass. Bardzo ważne rzecz. Potem, oh, because the guy told me that. Można wjechać samochodem tak od tyłu, 50 jordańskich się za to płaci i się zaoszczędza 2 godziny. I się wjeżdża od tak jakby... Od tylnej wejście jest. No, na górze. Okay. Let's educate ourselves. We should. Petra is more than a wonder. But I'll be translator. Okay. Petra is more than a wonder. Petra to jest więcej niż cud świata. It is not known precisely when it was built. To nie jest znane, kiedy została wybudowana dokładnie, nie ma daty. But the city began to prosper as the capital of the Nabataean Empire from the 1st century BC. Ale to miasto się stało takim prosperującym jako stolica Nabatean z dzielnicy rejonu. What century? Pierwsza centura BC. Centura. Co? Wiek. Oh yeah. Pierwszy wiek przed BC. PNE. Przed naszą erą. Tak. Which is like, before wow, Christ. It has like more than 2000 years. Yeah. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe.
pierwszy przystanek, Treasury. Tutaj nagrywali Indiana Jones. Szło się z, no, szybko, chyba z pół godziny, jakoś nawet może mniej. Wow. Nie wierzę, że tu jestem. Rok temu to było moje marzenie i tak sobie wyobrażałam, że tutaj będę, a teraz tutaj jestem. Wow. Żeby wejść na to super miejsce, trzeba podobno z tour guide'em i trzy płacimy. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that. Więc wejście na górę trwa niby z 10 minut, ale chyba mieliśmy z 15. Jest super widok tam. Jesteśmy teraz z jakimiś beduinami, którzy są chyba trochę naćpani. Ale wow. O matko, nie wierzę, że tu jestem. Don't fall. No, I will not do what you do. I will stand right here. Be very safe. Excuse me. Yeah, stand on my head, yeah. Excuse me. When you smoke, you have to be opalite with this thing. Pee? Opalite. I'm opalite with this. Opalite, like very like a bird, free like a bird, strong like a rock. Hey, let me play you a song. I'll play you one song. I'm gonna tell you something. I'm in the heaven. Strong like a rock. Strong like a rock. Soft like the sand. I will say free. Free as a bird. Like a bird. Okay, free as a bird. Strong like a rock. Strong like a rock. Soft like sand. Soft like sand. Move as a wind. Move as a wind. Free forever. Fuck, that is good. That's like a fucking tattoo amazing. Right there. Do you have this on your back? I swear you get it. Huh? I swear I will you get it. Well, thank you. You're welcome. Nice meeting you, thank you. Stay free forever, all of you. Welcome. You don't want to do that. Dla wszystkich zastanawiających się, tak, przebrałam się. Po długim przystanku z beduinami na górze, jak się wspięliśmy. Idziemy dalej do monastery. Do Petra. Petra jest this whole region. Musisz im opowiadać, jak stargowaliśmy cenę, żeby tam wejść. Opowiadaj. Więc na początku prosili nas o... 30 za osobę? Nie. Za dwie osoby. Za dwie osoby. No, I think he said 30 per person. Then he said 25, okay. This other guy. Więc 30 to jest 150 zł za osobę, żeby wspiąć się na górę, żeby zrobić zdjęcie. Ale zbiliśmy do 3. Gdzieś tam jest taka tablica, nie? Pisze, że jak nic nie weźmiesz to i zdjęcie sobie zrobisz, to żeby zapłacić im jeden, nie trzeba, spokojnie. Więc w razie czego mówią, że trzeba wyjść z przewodnikiem. Nie wiem, czy trzeba, możliwe. Tak. Nie wpuszczą, bo oni nie wpuszczą się, bo to jest ich teren po prostu. Tak, bo oni. Chodzi o to, że oni tutaj tak jakby uważają się oddzielnych za. Nie wiem dokładnie jak to, ale z tego co mówił nam ten facet, uważają się za oddzielnych od Jordanii. Oni mówią, że są z Petry i tak jakby, że rząd nie ma jakieś tam części nie są kontrolowane przez rząd. Udało się. Jakoś 5 godzin nam to zajęło, z czego godzinę w sumie straciliśmy. Przeznaczyliśmy na siedzenie z beduinami. Więc w 4 godziny doszliśmy prawie na koniec. Welcome, no charge for sitting. Rybaki. To zbudował i jeszcze 2000 lat temu przynajmniej. O matko! Jak chcecie tutaj iść, to na pewno nie klapki, tylko trzeba jakieś takie solidne buty założyć i jest to dosyć długa droga. Trzeba mieć
dużo, wszędzie są muchy. Trzeba mieć dużo, z takim ładnym widokiem. Wszędzie jest dużo, nie, jest dużo schodów, więc też jakiś sukienek lepiej nie zakładać. I ja się przebrałam, więc jak już, to można się przebrać potem. Są łazienki po drodze. Trzeba dużo, dużo wody zabrać. My wypiliśmy 2 litry, nie, 1,5, a potem kolejny litr jeszcze, czyli 2,5. Tylko w przeciągu tych 5 godzin. A jeszcze nie zeszliśmy i musimy zejść. Tam jest końcowa destynacja. Ogólnie całkiem spoko było. No super jest. Nie, ale na przykład niektórzy mówią, że w Amanie im się nie podoba i było brudne i w ogóle. No i trochę jest. W różnych miejscach jest inaczej. Więc... Ale to jest inna kultura. Jest inna kultura i trzeba to zaakceptować, ale właśnie. Też jak się zrobi taki research, gdzie jest jakaś fajna restauracja, gdzie jest to, gdzie pójść, to wtedy ma się inne doświadczenia tego miasta. Właśnie. Strzelić w ciemno nie można, jak się idzie podróżować w takich krajach. No nie. Trzeba dlatego, no im więcej się zaplanuje, tym więcej się będzie zadowolonym w sumie. Chociaż... I to nie jest taki czasowy, wiesz, taki grafik, tylko takie, że minuta do minuty. Co trzeba po prostu obejrzeć, nie? Mhm. Tak, bo jak jest za bardzo, no to też się nie opłaca, ale jak w ogóle nie ma planów, no to ja byłam na takim i nie zobaczy się wszystkiego, albo pójdzie się do jakiejś restauracji, która nie jest super. I się ominie takie fajne rzeczy. Ogólnie dzisiaj dzień super. Fajny taki, że... O matko, nie wierzę, że to zobaczyłam! W ogóle dla leniwych i nie szanujących zwierząt, przykro mi, ale tak. Można sobie na ośle zjechać i wjechać i wszystko. One są takie smutne, więc nie. Don't worry, be happy. Huh? Yes. Don't worry, be happy. We can make it to the house. How's the Camel's Mountain? The Camel's Mountain? Yeah, that's the name? That's what you call it? At the viewing point? The one in the middle, the camel with two humps. Oh! Oh yeah, it is! Holy shit! Did they make this? They had to, yeah. Where are you going? To my cave. To your cave? Yeah. Oh.